Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Wznawiam porządek obrad 36. sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum obecności obrad. Szanowni Państwo, 17 maja odbyło się spotkanie z zarządem Wiązkownika Kamowskich, na którym radni rozmawiali na temat wypracowania porozumienia ze Związkiem Gmin Karkonoskich dotyczącym sporu, jaki powstał odnośnie wielkich odpadów selektywnych. Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami Domu Kultury dnia 23 maja oraz w dniu dzisiejszym Rada spotkała się z dyrektorem Szczygłowskim, dyrektorem Związku Gmin Karkonoskich. Na tym spotkaniu rozmawialiśmy na temat wypracowania porozumienia, które by, że tak powiem, zadowalało Związek Gmin Karkonoskich, jak również Gminę Kowary. W związku z powyższym ja bym chciał Państwa prosić o to, żebyśmy, ponieważ prowadzone są prace, we wtorek 30 maja odbędzie się zgromadzenie. Odbędzie się zarząd Związku Gmin Karkonoskich, na którym zostanie postawiona ta kwestia. Dlatego bardzo bym prosił i proponuję i podczas głosowania, abyśmy odroczyli sesję do dnia 22 czerwca do godziny 15.30. Może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, jeszcze w tej sprawie, to bardzo proszę. Nie widzę, poddam pod głosowanie, kto z Państwa naprawdę jest, aby przesunąć sesję i odroczyć ją do dnia 22 czerwca do godziny 15.30. Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Przyjęte zostało to jednogłośnie. W związku z tym ogłaszam przerwę w sesji do dnia 22 czerwca do godziny 15.30. Dziękuję bardzo.